A gdzie oni niby polecieli? A ta sala jest naprawdę przyjemna. Cieszę się, że ci się podoba. Muszę spędzać tu więcej czasu. O, miło tu. Muszę tu być częściej. Te zajęcia były naprawdę... Nie sądziłam, że Priya coś takiego przeżyła. Czuję się beznadziejnie. Ja źle się czuję, że nie zadałem tego pytania już wcześniej. Przy jej stylu życia i tych wszystkich przeprowadzkach nie zastanawialiśmy się nawet, co się dzieje w życiu Priyi. Co? Jeszcze nie zobaczyli, że weszłam. Nie jesteście sami. Te zajęcia sprawiły, że zacisnął mi się żołądek. O. Czuję się źle, wiedząc, że Priya była w tej sytuacji od tak dawna i nie mogła nawet porozmawiać o tym z przyjaciółmi. To musiało być okropne. Sorry, ale byliście gówniakami w takim wieku. Rzadko ma się takich przyjaciół, z którymi można pogadać o prawdziwych problemach, a nie tym, że się internet skończył czy coś. Także no sorry. Nie martw się, Priya to silna dziewczyna. Widziałaś sposób, w jaki wypowiadała się na zajęciach? To wszystko już za nią. Tak, Roza nie wiedziała, w jakim stanie była Priya, kiedy usiadła obok mnie po wygłoszeniu swojego monologu. Nigdy nie widziałam, żeby była taka bezbronna. Wie, że ma nas i będzie umiała się do nas zwrócić, jak będzie tego potrzebować. Tak, mam nadzieję. Ale za to ty się prawie spóźniłaś. Co to znaczy? Czy to znaczy, że szykuje się wieczór z Kyunem i Morganem? To jeszcze nic pewnego. Będziemy musieli urządzić imprezę w moim pokoju, ale najpierw muszę się dowiedzieć, czy Yelin nie ma nic przeciwko. O, moglibyśmy u mnie, ale aktualnie to niemożliwe. Rodzina Leo przyjechała w gości. Czyli kto? Lisander przyjechał. No dokładnie. Nie, tylko dalecy kuzyni. Wow, co? Ale szkoda, fajnie by było go znowu zobaczyć. Dalecy kuzyni przyjechali przenocować, co? Jest bardzo zajęty i nie sądzę, żebyśmy go tu jeszcze kiedyś zobaczyli. Nie miej nadziei. Rozumiesz? On dla ciebie nie żyje, po prostu. A tak w ogóle, to ciągle nie mam pojęcia, żeby nie mam miejsca, żeby urządzić tę imprezę. To może tu. Jeśli o mnie chodzi, jeśli Morgan przyjdzie, to wolałbym, żebyśmy spotkali się w jakimś bardziej neutralnym miejscu niż mój pokój. Tak, nie chcielibyśmy, żeby wszędzie pachniało Aleksem. A co to, on nie sprząta? Ale rozumiesz, co chcę powiedzieć po niej. Nie chciałbym, żeby to wyglądało na punkt obserwacyjny. Tak, rozumiem, Aleksy, nie martw się, zobaczę, co powie Yelin, dam wam znać. A, Roza, faktycznie nie odpowiedziałam ci na SMS-a, ale okazuje się, że przyjdę z Hyunem. Co to było? O, opowiadaj zatem. Dobrze zrobiłam, że zachęciłam cię do zorganizowania tej imprezy. Można było powiedzieć, że to zachęciło Hyuna do zrobienia pierwszego kroku. Hej, nie, to tylko impreza. To zawsze zaczyna się tylko od imprezy. W każdym razie przepraszam, że zostawiam cię samą z planem. Mam nadzieję, że nie masz mi za złe. Nie ma... Ona cię zostawia samą z organizowaniem imprezy. Seria, co jest gorsze? Nie ma... Którą nawet nie ty chciałaś zorganizować, nie? Nie ma problemu. W każdym razie są szanse, żeby spotkać się na miejscu. Okej, dzięki, Roza. Lecę, zaraz mam zajęcia. Aleksy wziął torbę i zaczął gorączkowo przeszukiwać kieszenie. O nie, co jest? Chyba zostawiłem telefon w parku. Co takiego? Nie pamiętam, żebym korzystał z niego podczas ostatnich zajęć. Armin mnie zabije, to był prezent na urodziny. Ja też mam za chwilę zajęcia, nie mam czasu iść po go szukać. Przykro mi, Aleksy. Oboje zwrócili się do mnie. Znowu czegoś chcą. Mam jeszcze godzinę do kolejnych zajęć. Dobra, pójdę go dla ciebie poszukać, Aleksy. O, dziękuję, Boni. Będę ci wdzięczny do końca życia, jak go znajdziesz. Mam nadzieję, chociaż tyle. Chociaż do końca życia, bo jakby co, to możesz i dłużej, nie? Znikam, nie mogę się spóźnić. Aleksy przytulił mnie i pocałował w policzek, po czym wymknął się z pomieszczenia, a Roza zaraz za nim. A w sumie to bez różnicy, czy bym poszła, czy nie. To jest kłamstwo. No to nie pozostaje mi nic innego, jak przejść się do parku. Mimo wszystko rozejrzałam się wokół na wypadek, gdybym jakimś cudownym sposobem go tu znalazła. Nie, wydaje się, że go tu nie ma. A, dobra. Nie ma tutaj tego telefonu. Może wypadł mu po drodze.
Tak, no to muszę się przejść, żeby spróbować go znaleźć. A nie wiem, czy go trzeba gdzieś kliknąć, czy nie. A zawsze mi się wydaje, że to jest gdzie indziej. Nie no, w kawiarni raczej nie. Nie no, sorry, gdzie ten telefon? Ludzie! O, jest. Nareszcie, ale mam szczęście. Cześć Boni, idziesz do pracy. Nie, szukałam telefonu Aleksego. Masz szczęście, że znalazłam go, zanim zrobił to ktoś inny. No to faktycznie, ale z niego szczęście, że przy okazji zajęcia z rozwoju osobistego były całkiem ciekawe. No, były ciekawe. Tak, zdecydowanie można tak powiedzieć. Wiedziałaś, że Priya przeżyła coś takiego? Nie, i trochę mam sobie za złe, że nie zapytałam wcześniej. Kto, jak spotka osobę? Hej, jakie jest twoje najbardziej dramatyczne wspomnienie z dzieciństwa? Sorry, ale co to miało być? Wszyscy mamy jakieś tajemnice lub rzeczy z przeszłości, o których trudno rozmawiać. Z pewnością. Gdzie teraz idziesz? Wracasz na kampus? Tak. To chodźmy razem. Super. Tryskam szczęściem. Znaczy lubię Shani, ale po prostu rozwaliła mnie ta rozmowa o przyszłości Prii. Ale Shani zatrzymała się. Odwróciła się do mnie. Wracając do tematu, uważam, że to dobrze, że Priya dzieli się swoimi doświadczeniami. Wydaje się, że ta dziewczyna ma silny charakter, dlatego właśnie wypuchła emocjonalnie, nie? Dokładnie tak jest, wierz mi. Przejdę się na wydział inżynierski przed zajęciami ze sztuki antycznej i średniowiecznej. Nie mogę się już ich doczekać. Widzimy się później? Co prawda, że mamy zajęcia po południu? Spróbuję nie zasnąć. To jedne za najbardziej interesujących zajęć. Chyba naprawdę czegoś nie łapiesz. Nie powiedziałabym. Spróbuj przynajmniej wykazać zainteresowanie, sama zobaczysz. Cóż, niczego nie obiecuję. To widzimy się na sali, pa. Tak, do zobaczenia, Shani. A to jest dość śmieszne, bo jak sama chodziłam na studia, to miałam okropnie nie lubiłam wykładów. Tak się nudziłam. Ale to raczej dlatego, że potrafiłam mieć na przykład dzień, trzy wykłady pod rząd po dwie godziny czy coś. Tak siedzieć i słuchać, jak to cię polą. A teraz jak chodzę sobie właśnie do mojej szkoły graficznej, tam mam właśnie takie zajęcia z historii grafiki, co można raczej nazywać bardzo okrojoną historią sztuki, to samych faktów ciekawie mi się słucha i ciekawie mi się notatki robi. To akurat same fakty mi się podobają. Przeszłam przez dziedziniec, żeby wrócić do akademika. Nie wiem, czy to kwestia tego, że to trwa raptem pół godziny, półtorej godziny, nie aż tyle, czy właśnie, że to jest ogólnie ciekawszy temat sztuka niż informatyka dla mnie, jeśli chodzi o teorię. Mamy Nataniela. Ty tutaj, a co ja robię tu dziwnego, ty mi powiedz. To raczej ja powinnam być zaskoczona, że cię tu widzę. Studiuję to tak jak ty, więc zdarza mi się być na uczelni. Tak, tylko że to nie jest budynek żadnego wydziału, tylko akademik. Poza tym wydaje mi się, że akurat ten korytarz prowadzi wyłącznie do żeńskich pokoi. Położył lewą rękę na włosach, uśmiechnął się i zaczął bawić się jednym z kolczyków w uchu. Właśnie szedłem cię odwiedzić, naprawdę. Jej. Dobra. Oto jestem, co chciałeś mi powiedzieć? Tak chciałem zobaczyć co u ciebie. Upewnić się tylko, że żyjesz. Co? Miałaby się wywalić tak śmiertelnie na schodach? To bardzo miłe, jak widzisz, żyję i mam się dobrze, jakoś daję radę z pracą i zajęciami. Banalna codzienność, nic ekscytującego. Gdybyś chciała urozmaicić swoje codzienne życie, to wiesz, gdzie mnie znaleźć, Boni. Byłbym szczęśliwy, mogąc wyświadczyć ci tę przysługę. Dobra, weźmy, że B. Doskonale wiem, jak dodać pikanterii, chociaż w jej wypadku to mogłoby być niemal dosłowne. Swojemu życiu i to bez twojej pomocy. Nie wiem. Sobie doda chili do obiadu, czy coś. Szkoda, coś cię omija. Może raczej to ciebie coś omija? To brzmi trochę ostro, możliwe, ale lubi to? Okej. Okay. Cóż, tak czy inaczej, nie widuję cię na uczelni. Nie chodzisz w ogóle na zajęcia, to po co zapisałeś się na studia?
To był jedyny sposób, żebym mógł dostać pieniądze, które moi rodzice odłożyli dla mnie na studia. Korzystam z nich, aby bardziej cieszyć się życiem. Dobra, weźmy A. W końcu robisz to, co dla ciebie ważne. Mam tylko nadzieję, że nie pożałujesz swoich wyborów. O, jaka się nagle zrobiłaś poważna. Nie martw się o mnie, moja droga, bo nie jestem doskonale świadomy wyborów, których dokonuję. Dobra, idźmy dalej, miejmy nadzieję. Jesteś słodka, gdy się o mnie martwisz, a zwłaszcza, gdy, że nigdy nie przystajesz. Tak, akurat mam lepsze rzeczy do roboty. Skrzywiłam się, a ona mogła się skrzywdzić. I nic więcej nie powiedziałam. Nie mam potrzeby grać z nim w tę jego grę. Minęło kilka sekund, zanim znalazłam sposób, żeby znowu nawiązać rozmowę. Wiedziałeś, że w przyszłym tygodniu Castiel gra koncert. Pierwszy temat, jaki przyszedł mi do głowy. Tak, Crossstorm, ci mali rockmeni, którym naprawdę można pozazdrościć wyglądu. Co? Przecież nie jest tak źle. Skoro tak mówisz, nie wiem, tak naprawdę to jeszcze nie słuchałam. Cóż, niczego nie stracisz. Sama zobaczysz na koncercie, kiedy będziesz otoczona tłumem małych dziewczynek krzyczących imię Castiela. Jestem pewien, że ci się spodoba. Jestem pewna, że to będzie całkiem zabawne. Nie musimy mieć takiego samego poczucia humoru. W porządku, myślę, że nie ma sensu kontynuować tej dyskusji. Jestem pewna, że przesadzasz. Przekonasz się sama, na pewno się spotkamy, bo to jedyna impreza, na którą warto iść w tym mieście. Okej, w takim razie do zobaczenia w przyszły piątek. Kto wie, może spotkamy się wcześniej. Istnieje ryzyko, że jeszcze mnie zobaczysz na tym korytarzu nie jeden raz. Kurczę, to jakaś piosenka. Może za którymś razem będę szedł właśnie do twojego pokoju. To jest już... do jakichś ilustracji, bo nie pamiętam. Powiedziałabym, że nie bądź taki pewny siebie. To tylko sposób na uzyskanie odpowiedzi na moje pytanie bez zadawania go. Kurde, jak baba. Zadaj, to się dowiesz, będzie łatwiej. Przy takim zachowaniu odpowiedź brzmi nie i kropka. Czy teraz wyraziłam się jasno? Bardzo jasno, ale kto nie próbuje, ten nie ma. Twoje policzki płoną, bo nie jesteś pewna, że wszystko gra. Nie mogę uwierzyć, że jest taki arogancki. Zostawiam cię z tymi twoimi podejrzanymi sprawami. Mam coś do załatwienia. Spoko, miłego dnia. Na te słowa wszedł do windy i wyciągnął swój telefon. Zanim trzy windy się zamknęły, puścił mi oczko. Nathaniel, wiele rzeczy się zmieniło. Tak bardzo. Mam jeszcze czas przed popołudniowymi zajęciami. Pójdę poszukać Jelin. Nie spodziewam się po niej zbyt wiele, ale nigdy nie wiadomo. Kurczę, to tak... Te zdania tak budują suspens. Pokój jest pusty, tu jej nie ma. Oczywiście nawet nie wymieniłyśmy się numerami telefonów. Nie jesteśmy jeszcze na takim etapie. Do tego daleka droga przed nami. Położę się na trochę. Od rana tylko biegam tu i tam. Odłożyłam torbę, zdjęłam buty i położyłam się na łóżku. Wzięłam telefon i weszłam na YouTube. Wow, masz co robić. Chcę zobaczyć, czy znajdę coś na temat Crowstorm. W ogóle to nie zastrzeżona nazwa, można jej używać? Od tak? Ku mojemu wielkiemu zaskoczeniu były tam dwa klipy już z kilkoma tysiącami wyświetleń. Wow. Zdecydowanie zdobyli już pewną popularność. Kliknęłam, nie mogę się doczekać koncertu. Chcę zobaczyć, jak teraz wygląda Castiel. Najpierw rozległo się kilka dźwięków na fortepianie. Nie spodziewałam się tego. Potem dołączyła gitara i wreszcie głos Castiela. Nie było żadnych wątpliwości, że to właśnie on śpiewa. Ta muzyka jest niesamowita. Już to, co robił w czasach liceum z Lisanderem, było doskonałe. A teraz to już doskonałość przekroczył. Po prostu objawienie. Ale to on naprawdę jest do tego stworzony. Jesteś pewna? Obejrzałam cały klip. Castiel nie pojawił się w nim ani razu. Występowali sami aktorzy. Włączyłam kolejny klip, tym razem członkowie zespołu są obecni na nagraniu, ale zespół gra w opuszczonym domu pogrążonym w ciemnościach. Wygląda na to, że robią wszystko, aby zachować aurę tajemniczości. Tak, to oni. I wcale nie twórcy. Ledwo można ich rozpoznać. A kogo tam jeszcze chcesz rozpoznać?
Ostatnia nota kończyła się na zbliżeniu ust kasjera przy mikrofonie. Zobaczyłam czerwone włosy, ale to wszystko. Chciałam poszukać czegoś w internecie, żeby dowiedzieć się więcej o zespole, ale wtedy otrzymałam SMS-a od Pri. Hej Bonnie, masz teraz jakieś wykłady? Nie chciałabyś dołączyć do mnie w sali wypoczynkowej? Potrzebuję trochę porozmawiać. Domyślam się, że po ostatnich zajęciach Priya nie jest teraz w najlepszym humorze. Natychmiast jej odpisałam, mam jeszcze trochę czasu, już idę. Jak do wieczora nie znajdę czasu, żeby porozmawiać z Jelin, to chyba będę musiała odwołać imprezę. O, kończmy to już. Kiedy wychodziłam z budynku akademika, drzwi się zablokowały i uderzyły mnie w nos. Cudownie, uroczo. Ała! Przepraszam, nie widziałam cię. Wchodziłam w tym samym momencie. Masując sobie twarz, spojrzałam na Melanię, która zaczęła zbierać kartki, które rozsypywały się przy naszym zderzeniu. Przepraszam, jestem taka niezdarna. Nic ci się nie stało? Boli cię? Nie martw się, wszystko okej. Okay. Takie rzeczy się zdarzają. Tobie cały czas. Tak, w oczach Melanii stanęły łzy. Mela? Wszystko gra? Ja sama nie wiem. W tym roku mamy tyle rzeczy do zrobienia. Już się w tym wszystkim gubię. Wyobrażam sobie, że ma studia, pracuje jako asystentka i jeszcze do tego cała reszta. Choć to wcale nie jest takie oczywiste. Nie, wcale nie jest oczywiste. To jest zagadka po prostu. Za bardzo się przejmujesz. Tak uważasz? W sumie masz rację. Za wiele od siebie wymagam. Dobra, to niech trochę wyluzuje. To prawda, muszę wyluzować. Ze wszystkim. No to idzie chyba się zbuntować. Zaraz zetnie włosy na irokeza, makijaż i w ogóle. Powiedziała to, kopiąc jedną z kartek leżących na ziemi. Wygląda na rozgniewaną. Nie wiem, wyjść gdzieś coś porobić to dopiero początek roku, inaczej się zajedziesz. Zebrałam ostatnie kartki leżące na ziemi. Pęsknęła głośno. Masz rację, poza tym słyszałam, jak Roza mówiła, że zamierza przygotować dania na imprezę, którą dzisiaj najwyraźniej organizujesz. A tak, zgadza się. Myślisz, że mogłabym? Muszę trochę odsapnąć. Jej stan mnie martwi. Nie mogę odmówić. Będzie trochę ciasno w moim małym pokoju. Melanio, ale nawet nie jest jeszcze pewna, czy impreza się odbędzie. O, rozumiem. Nie mówię tego, bo nie chcę, żebyś przyszła czy coś. Po prostu na razie nie wiem, czy moja współlokatorka się zgodzi. Impreza ma się odbyć w moim pokoju. Słuchaj, daj mi swój numer telefonu, to ja ci napiszę gdzie i kiedy. O, dziękuję. Podyktowała mi swój numer, który zapisałam w telefonie. Dziękuję, czekam w takim razie na wiadomość. Dobra, nie wiem. Możesz na mnie liczyć, mam to w nosie. Dobrze, to już się nie zatrzymuje do wieczora zatem. Tak, do wieczora. A jeszcze jedna osoba. Jak tak dalej pójdzie, to zleci się do mnie na imprezę cały uniwerek. Tak, na pewno. To jest tempo przyrostu. A tu jest? Dziękuję, to miłe, że przyszłaś. O, muszę to przeżyć jakoś. Też mówię, ten wątek bardzo słabo trawię. Daj spokój, to normalne. Chciałam do ciebie napisać zaraz po zajęciach po południu, ale nie miałam odwagi. Przecież mogłaś. Przepraszam, jeśli zachowywałam się trochę dziwnie. Nie musisz się tłumaczyć. Gdybyś wiedziała, to co byś zrobiła? Wierz mi, że najlepszą rzeczą, jaką mogłam zrobić, było zachowanie tego dla siebie, żeby chronić moją rodzinę. Nie mogę uwierzyć, że mogłaś tak długo żyć w strachu. To musiało być okropne. W rzeczywistości najgorsze wydarzyło się, gdy byłam bardzo młoda. Dopiero później zrozumiałam powagę faktów. To także popchnęło mnie do tego, żeby studiować prawo. Teraz już lepiej rozumiem. Jest tyle niesprawiedliwości i tak wiele skorumpowanych krajów, że naprawdę chcę zrobić specjalizację z prawa międzynarodowego. Bardzo profesjonalnie wypowiadasz się na ten temat. Jestem pewna, żeby ci to odpowiadało. Cóż, po zajęciach byłam trochę zamknięta w sobie, więc chciałam przeprosić. Naprawdę nie ma za co, całkowicie rozumiem. W każdym razie nie jestem pewna, czy mogę jeszcze uczęszczać na zajęcia u pani Paltry po tym, jak się zachowałam. Nie wiem, nie skreślaj tego, wydaje się, że doceniła twoją interwencję. A tak sądzisz? Tak, naprawdę, powiedziała, że tego rodzaju zajęcia miały nas zmusić do myślenia.
przywołałaś nas do rzeczywistości, Pio. Jestem pewna, że ona właśnie taką atmosferę próbuje stworzyć. Rzeczywiście, wydaje się, że o to jej chodziło. Dziękuję, fajnie, że mogę o tym z tobą porozmawiać. Podnosi mnie to na duchu. Miałam wrażenie, że posunęłam się za daleko. Wcale nie, byłaś całkowicie sobą i to jest najlepsza rzecz, jaką można zrobić. W odpowiedzi po prostu się uśmiechnęłam. Sprawdziłam godzinę na telefonie. Muszę iść na zajęcia, zobaczymy się później? Spoko, miłego popołudnia. Uśmiechnąłam się do Pri i skierowałam w stronę wyjścia. Gdy szłam w kierunku sali wykładowej, poczułam, że w kieszeni wibruje mi telefon. To Roza. Powiedz, że znalazłaś telefon Aleksego. Jest na skraju wytrzymałości. Od razu jej odpowiedziałam. Tak, znalazłam go na ulicy, oddam później, zaraz mam zajęcia. Nie ma potrzeby, oddasz mu go na imprezie. Będzie ci niezmiernie wdzięczny. Wow, przeżyję tyle bez telefonu. Tak śmiechem, żartem, ale straszne, że niektórzy faktycznie siedzą w tych telefonach cały czas. Impreza, wielkie nieba, nic jeszcze nie gotowe. Jeśli teraz nie porozmawiam z Jelin, to wszystkich zaprosiłam na darmo. Nie odpowiedziałam, rozejrzałam się po korytarzu w nadziei, że przed zajęciami wypatrzę gdzieś Jelin. Telefon znowu zawibrował, to wiadomość od Hyuna. Morgan zgodził się przyjść na imprezę, miałaś dobry pomysł, żeby zmusić mnie do zaproszenia go. To naprawdę sympatyczny chłopak, dziękuję. Podasz mi numer swojego pokoju w akademiku, o której mamy przyjść. Jestem naprawdę mega profesjonalistką w organizowaniu imprez. I pomyśleć, że tym się zajmujesz w przyszłości. Zapraszam wszystkich, a nawet nie mam miejsca na imprezę. To Jelin wchodzi na salę wykładową, nigdy nie zdąży z nią pogadać przed zajęciami. A która to była sala? Wszyscy już usiedli, sala jest pełna, wykładowca właśnie rozkłada rzeczy przy biurku. Jest kilka wolnych miejsc obok Szani, poszłam położyć tam swoje rzeczy. Zajęcia będą trwały 2 godziny, a Jelin siedzi w pierwszym rzędzie. Jak tak dalej pójdzie, to będę musiała wysłać wszystkim wiadomość, że impreza jest przełożona. Wszystko poszło w porządku, bo nie wyglądasz na zaniepokojoną. W porządku, powiedziałam to, nie przestając obserwować Jelin siedzącej z przodu sali. No to pozamiatane. Wyślę wiadomość Rozie. Gdy wyjęłam dyskretnie telefon na stół, zobaczyłam, że mam nową wiadomość od Rozy. Właśnie robię małe co nieco na przegryzkę wieczorem. Ty się tym nie zajmuj, kup tylko jakieś napoje, buziaki i do zobaczenia niedługo. Nie mogę się doczekać. Tak, to wcale nie było na chyba. A niech to, jak właśnie, ta dziewczyna jest szybsza niż błyskawica. Hej, Bonnie, zaczekaj, zaraz pogadamy, muszę tylko odpisać Rozie. Zaczęłam szybko pisać Roza, nie dam dzisiaj rady. Nagle słyszałam jakieś nieprzyjemne stukanie. Mała puchna dłoń stukała paznokciami o moją ławkę. Wiem, że jesteśmy na uniwersytecie i że moje zajęcia nie należą do najmodniejszych, ale skoro nie mogę prosić o panienki uwagę, to proszę przynajmniej o okazanie szacunku. Poczułam, jak moje policzki płoną. Pan Labrade przyszedł aż do mojej ławki, żeby mi to powiedzieć. Wszyscy na sali wykładowej się na mnie patrzyli. Cóż. Jak powiedziałem na moich pierwszych zajęciach, nie interesuje mnie zbytnio to, co robicie, ale nienawidzę telefonów komórkowych. Z takim miłym uśmiechem powiedział, że nienawidzi tych komórek. Chyba faktycznie przegapiłam tę część zajęć, kiedy o tym informował. Dobra, naprawdę bardzo przepraszam, nie chciałam panu przeszkadzać. Co się stało, to się nie odstanie, panienko. Czy od tej pory mogę chociaż liczyć na twoją mentalną obecność na moich zajęciach? Tak, proszę pana. Teraz robi o wiele większe wrażenie, niż gdy mówi powoli o sztuce średniowiecznej i starożytnej. Natychmiast schowałam telefon do torebki i położyłam ręce na stole. Czuję się, jakbym została zbeszczona jak mała dziewczynka. Pan Labrade powoli zszedł schodek po schodku na dół auli. Uważnie śledziły go spojrzenia wszystkich studentów. Jakby nie było, kurczę, laptopów i komunikatorów, nie? Na laptopie nie miał być nic do zarzucenia. No przecież piszę notatki. Zajął miejsce przy tablicy i wziął głęboki oddech. Dobrze, jak już mówiłem, sztuka celtycka w V wieku jest ważnym przedłużeniem okresu. Zaczął prowadzić zajęcia tak, jak gdyby nic się nie stało.
Zastanawiam się, jak on mnie wypatrzył. Przecież siedzę na końcu sali. Póki co nie mam odwagi z powrotem wyciągnąć telefonu. Muszę poczekać na koniec zajęć. Zajęcia trwały już dalej bez zakłóceń. Myślę, że pauza spowodowana moim zachowaniem wystarczyła, żeby spacyfikować całą grupę. Te 2 godziny ciągnęły się w nieskończoność. Myślałam o tym, jak Rosa robi tonę ciasteczek na dziś wieczór. No to zje sobie. No, przecież ona podobno dużo je. Naprawdę mam nadzieję, że Jelin się zgodzi. Co ja sobie wyobrażam? Jelin ma się zgodzić, żebym zorganizowała imprezę w naszym pokoju. Blask słońca słabnie za oknem. Zbliża się wieczór. Cóż za poetyckie określenia. W końcu po długich 2 godzinach zadzwonił dzwonek. Natychmiast wstałam i zobaczyłam, jak Jelin wychodzi. Muszę ją złapać. Miałaś poważną rozmowę z panem Labreit. Nie sądziłam, że jest typem człowieka, który tak potrafi. Nie odważyłam się powiedzieć ci dobrego słowa na pocieszenie, gdy byliśmy w sali wykładowej. Nie chciałam, żeby znowu na ciebie naskoczył. Shani wyszła za mną z sali, ale muszę jak najszybciej złapać Jelin. Tak, przepraszam Shani, ale naprawdę muszę znikać. Okej, nie martw się, pogadamy o sztuce cysterskiej innym razem. Naprawdę jestem ciekawa twojej opinii na ten temat. Dobra, cóż, z przyjemnością Shani, ale innym razem przepraszam, spieszę się. Wow, z przyjemnością. Myślałam, że wyślesz mnie na drzewo. Przecież wiem, że akurat ten temat niekoniecznie cię interesuje. Powiedziałam to dla śmiechu. Te dowcipy tutaj są niesamowite. Okej. Okay. Dobra, znikaj. Widać, że naprawdę się spieszysz. Tylko uważaj na siebie. Dzięki, Shani. Nie widzę Jelin na korytarzu. Musiała już wyjść. A gdzie to... Pomiocie, jesteś, tutaj jest. O mnie mówisz? Tak, chciałam powiedzieć, jesteś. Mam zamiar się położyć. Co jest? Idziesz spać? Tak, jakiś problem? Nie mogłabyś pospać gdzie indziej. Super sugestia. Słuchaj, chciałam dzisiaj wieczorem urządzić imprezę w naszym pokoju. Czy ci to przeszkadza? Zaplanowałaś imprezę, więc muszę dostosować się do twoich decyzji. Organizujesz ją i nie mam nic do powiedzenia, jak rozumiem. Ja też nie miałam, że tak powiem. Dobra, nieważne. Nie wiem, co mnie podkusiło, żeby myśleć, że to w ogóle będzie możliwe. Odwołam imprezę. Podeszłam do drzwi pokoju, grzebiąc w kieszeni, by znaleźć telefon. Nie wiem, dlaczego za wszelką cenę staram się urządzić tę imprezę. Powinnam była od razu wiedzieć, że z Jelin to niemożliwe. Twoja przyjaciółka, ta gotka, też będzie? Odwróciłam się do Jelin. Patrzyła na mnie z rękami skrzyżowanymi na piersiach. Cóż, w sumie to jedną ma dalej na boku, no ale okej. Nie zaprosiłam jej, a co? Dobra, w takim razie rób tę imprezę, nie przeszkadza mi to. Cóż, chyba czegoś nie rozumiem. Co? O której godzinie? Cóż, jeszcze tego nie zaplanowałam, około 21 podejrzewam. Dużo przyjdzie osób? Będzie w sumie z 5. Zgoda, to studenci Wydziału Sztuki, znam ich? Nie, a przynajmniej wydaje mi się, że ich nie znasz. Studiują na naszym uniwersytecie, ale na innych kierunkach. W takim razie zgoda, ale ostrzegam cię, że nie pomogę ci ani w sprzątaniu, ani w zakupach. Nie wiem. Okej, ale zostaniesz, tak? To znaczy, chciałam zapytać, czy zostaniesz w pokoju na czas imprezy. Nie będę dziś w nocy spała pod mostem, więc chyba nie mam wyboru. Dlaczego nagle chcę być na imprezie? Stałam przed nią jak wryta z szeroko otwartymi ustami. To musi być ciekawy widok. Spędzać dzisiejszy wieczór z nią? Jestem pewna, czy to dobry pomysł. A ty co robisz? Nie idziesz kupić czegoś na imprezę? Mogę wiedzieć, dlaczego tak bardzo chcesz zostać na imprezie. Nie zależy mi, żeby zostać na imprezie. To ty zmuszasz mnie, żebym na niej była. No tak, jak mogłam wątpić? Niczego ci nie narzucam, jeśli masz coś przeciwko, to odwołam imprezę, to żaden problem. Czyli jeśli dobrze rozumiem, nie chcesz, żebym była na imprezie. Kurczę, po co tyle drążymy ten temat? Wydaje mi się to trochę dziwne, nigdy nie byłyśmy najlepszymi przyjaciółkami. Bynajmniej. Słuchaj, nie wiem, co planujesz.
Nie będziesz jedyna na imprezie. Mogę rozmawiać z innymi ludźmi. Mam tylko nadzieję, że nie są tak uparci jak ty. Cześć, Roza? Ta, to jest jeszcze gorsze. Nie odpowiadasz na moje wiadomości. Zaczęłam się niepokoić. Nie, tylko... Cześć, ty musisz być Jelin. Jestem Rosalia, długoletnia przyjaciółka Boni. To bardzo miłe z twojej strony, że zgodziłaś się na tę imprezę. Naprawdę nie miałyśmy innego wyjścia. Rosa jest zbyt miła. Spojrzałam na nią z szeroko otwartymi oczami. Szczerze mówiąc, to właśnie jesteśmy w trakcie rozmowy na ten temat. Oczywiście zostaniesz z nami, Jelin. Przecież nie ma opcji, żebyśmy wyrzucili cię z twojego własnego pokoju. Powstrzymałam okrzyk protestu. Co ona wyprawia? Ja bym wolała wyjść na jej miejsce. Co ona wyprawia? Przecież dobrze wie, jak się sprawy mają między mną a nią. Cóż, tak, będę. Okej, super. Posłałam Rozie pytające spojrzenie, ale ona ciągnęła dalej tak, jak gdyby nigdy nic. Okej, idę po Aleksego. Nie, według chyba naszej postaci Roza powinna przyjść. O, cześć, jesteś Jelin, wiele o tobie słyszałam, jesteś straszną zozą. Pozwolę sobie zostawić u was małe, gorące przekąski. Spotykamy się tutaj o 21:00. Pasuje wam? Dla mnie spoko, idę się przygotować. Do zobaczenia. Na te słowa Jelin przekręciła klamkę i wróciła do pokoju. Zostałam sama z Rozą na korytarzu. Rozo, rozum ci odebrał. Dobra, nie wiem. Dobra, przemiennik, to weźmy już tą Rozo, rozum ci odebrał, bo przemiennik krzyczymy. Przynajmniej dzięki mnie impreza się odbędzie. Tak, z Jelin, moją współlokatorką z piekła rodem, pamiętasz? Może oceniła się trochę za szybko, wyglądała na miłą osobę. A ty może krzycz, żeby jeszcze przez drzwi słyszała. Jaśnie, czy ty nie pamiętasz, co się stało pierwszego dnia, kiedy przyjechałam na uczelnię? Widziałaś tak samo jak ja, że zaatakowała Shani. Wiesz, do czego jest zdolna. Może przyszłyśmy w złym momencie. Jesteś dla niej zdecydowanie zbyt miła. Stare chińskie przysłowie mówi, przyjaciół trzymaj blisko, a wrogów jeszcze bliżej. Przynajmniej pozwoli ci to dowiedzieć się o niej czegoś więcej. To nie chińskie przysłowie, to cytat z filmu Ojciec Chrzestny. A ja nawet nie wiem. Mam wrażenie, że obie mogą się mylić. Poza tym zaprosiłaś Melanię i nic mi nie powiedziałaś. Spotkałam ją przed chwilą. Powiedziała mi, że przyniesie trochę owoców i sałatkę z quinoa. Powiedziałaś jej, że robimy imprezę wegańską, czy co? Wielkie nieba, Melania, zupełnie wyleciało mi to z głowy. Nie martw się, skontaktuję się z nią i powiem, gdzie i o której impreza. To znaczy, że będzie nas nie piątka, nie szóstka, a 7 osób w moim pokoju. Nie będzie nawet jak wejść. A jedną z tych osób będzie Jelin. Już czuję, że atmosfera będzie wprost nadzwyczajna. Hej, wyluzuj się, będziemy tam my. Wszystko wyjdzie świetnie, nawet jeśli i ona będzie na imprezie. Naprawdę nie znasz Jelin i niszczycielskiego talentu do siania spustoszenia. Ej, a to nie ty rozwalałaś tą farbę? Nie martw się, na zapas to bez sensu, ale ja naprawdę nie przesadzę. Przestań jęczeć, będzie impreza, a ty masz jeszcze kupić na nią alkohol, a więc znikaj czym prędzej. Skrzyżowałam ręce na piersi i przebrałam zrzędliwą minę. Roza objęła mnie ramieniem i szepnęła mi do ucha. Przypominam ci, że będzie też Hyun. To może być ważniejsza impreza, impreza niż się spodziewasz. Nie wiem. Dobra, weźmy A. To i tak nie wynagrodzi mi faktu obecności Jelin. Już się nie wywiniesz. Co się stało, to się nie odstanie. Jest już zbyt późno, więc działamy. Dobra, już dobra. Zostawiam przekąski w twoim pokoju. Do zobaczenia o 21:00, tylko się nie spóźnij. Niechętnie poszłam korytarzem do windy. Hej, zaczekaj. Naprawdę jesteś szybsza niż błyskawica. Myślałam, że poszłaś zostawić przekąski w pokoju. Co ona tu robi? Jest zrobione. Zbiegłam po schodach, żeby upewnić się, że nigdzie się nie szlajesz i idziesz prosto do sklepu. Naprawdę jesteś gorsza niż stara. Kurde, co ci odwala? Nie chciałabym startować z tobą w zawodach sprinterskich. Nie, w sumie to głównie chciałam odebrać telefon Aleksego, bo nie uwierzę, że to jego, dopóki nie zobaczy. Wyjęłam z torby telefon Aleksego i oddałam go Rozie. Będziemy mogły go pocieszyć. Tak naprawdę to sądzę, że to tylko wymówka. On stresuje się tą imprezą bardziej niż mu się wydaje. Ze względu na Morgana.
Tak, przecież na razie nie wie, czy on też przyjdzie. Zapomniałam ci powiedzieć, że... Ale tak, Morgan i Hyun będą na imprezie. Naprawdę doskonale. Cóż, to chyba Alexy będzie teraz dwa razy bardziej zestresowany, ale hej, myślę, że ten kolega naprawdę wpadł mu w oko. To miłość od pierwszego wejrzenia. Alexy raczej nie krępuje się, jeśli chodzi o te sprawy, ale może faktycznie jest to poważniejsze zauroczenie, niż się wydaje. Mam nadzieję, że miło spędzi wieczór. Powiedz mu, żeby wrzucił na luz. Załatwione. Dobra, idę do Alexego, dowiem się co u Leo, a my widzimy się o 21:00 punktualnie. Spoko, ja idę na zakupy. Na razie. Roza wybiegła przez bramę kampusu. Och, zmęczyły mnie te rozmowy. Mam średnią ochotę spędzić wieczór z Yelin, kiedy w planach była impreza tylko z najlepszymi przyjaciółmi. Denerwuje mnie to, że tak bezwstydnie się wprosiła. Ale Roza tak bardzo się stara, żebyśmy się spotkali. Czuję, że chcę wrócić do czasów liceum. Nie mogę jej zawieść. Ach, ja pierdzielę. To jest tak irytująca sytuacja. Pójdę szybko do sklepu. Przeszłam przez miasto, przyspieszając kroku. O, gdzie te sklepy, głupie. Gdy dotarłam do sklepu, zadzwonił mój telefon. Hyun, zupełnie zapomniałam mu odpowiedzieć. Halo. Cześć, impreza nadal aktualna? Naprawdę przepraszam, Hyun, wciąż tylko biegam i nie miałam czasu ci odpisać. Spoko, nie ma problemu. Dzisiaj o 21:00 widzimy się na kampusie, mój pokój to 719. Super, masz wszystko, co trzeba, czy potrzebujesz z czymś pomocy? Dzięki bardzo, zajmę się wszystkim. Widzimy się niebawem. Do zobaczenia i cieszę się, że impreza nie jest odwołana. Rozłączył się. Okej, czas mi się kończy, spóźnię się na własną imprezę w moim pokoju.